Jest już rok 2021, a ja nigdy nie bawiłem się kamerą 360. Najwyższy czas to zmienić, ale to już za chwilę, bo teraz wjeżdża intro. Dla tych, którzy nie spotkali się wcześniej z pojęciem kamera 360, inaczej zwana jako kamera sferyczna. To już śpieszę z krótkim wyjaśnieniem. Panorama pewnie Wam jest znana, czyli zarejestrowanie obrazu o dużo większym kącie widzenia niż jesteśmy przyzwyczajeni, niż nasze oko jest przyzwyczajone, na przykład, nie wiem, 170 stopni. To wyobraźcie sobie, że ktoś pchnął ten pomysł jeszcze dalej, i w wyniku ewolucji tego pomysłu powstała kamera czy aparat, który nagrywa. Wszystko wokół. No i pewnie kojarzycie takie zdjęcia na Facebooku, kiedy możecie w dowolną stronę spoglądać, ruszając myszką czy palcem po ekranie. No i ten pomysł podchwycili producenci kamer sportowych, i od kilku lat serwują takie kompaktowe urządzenia, które są bardzo ciekawą alternatywą dla dobrze znanych kamer typu GoPro. Efekt obrazu 360 można było uzyskać kiedyś stosując kilka kamer, na przykład umieszczając je w okręgu, każda nagrywała jakiś kierunek, potem się to wszystko sklejało w całość i mieliśmy taki obraz. Na szczęście technika poszła na tyle do przodu, że teraz udaje się zamknąć takie coś w dwóch obiektywach. Mamy dwa obiektywy o bardzo szerokim kącie widzenia, oba patrzą w przeciwnych kierunkach. I to nam pozwala uzyskać taki obraz sferyczny. W moje ręce wpadła do testów kamera Insta 360 One X. Nie jest to najnowszy sprzęt, zdaję sobie z tego sprawę, bo już na rynku jest druga wersja tej kamery. Mimo wszystko, ta wersja jest wciąż w sprzedaży i nie zawaham się użyć, żeby nagrać jakieś ciekawe ujęcia i zobaczyć z czym to się w ogóle je, te całe kamery 360. Tak tylko wspomnę, że nikt celowo mi nie wysłał tego sprzętu do testów. Wypożyczyłem sobie je na kilka dni w Plenty i Plenty nawet też o tym nie wie, że nagrywam taki odcinek, ani że o nich wspominam. Dobra, dobra, wracamy do tematu, bo pora Wam pokazać jakieś ujęcia zarejestrowane tą kamerą. Zazwyczaj gdy testowałem kamery sportowe Dobrałem je na ustawki longboardowe i tam sobie jeździliśmy, nagrywaliśmy jakieś fajne klipy, ale mamy niestety zimę. I to taką zimę, która nie bardzo chciała się zgodzić, żebym w ogóle wyszedł coś ponagrywać. Zima otwiera przed nami jednak inne możliwości. Niestety skończyło się źle dla Sanek. Przy okazji sprawdzimy, jak działa audio w kamerze. Mam nadzieję, że. Nie jesteś smutna. Jesteś smutna? No to dobrze. Pokaż mi kamerę, którą można nagrywać takie dziwne ujęcia. No i trochę nie poszło po mojej myśli, bo miało być więcej ujęć na sankach, jeżdżenia, ale no, chyba czas najwyższy ograniczyć trochę wieczorne podjadanie. Mimo wszystko, polatałem trochę z kamerą i ponagrywałem te dziwne ujęcia. I zawsze mnie to zastanawia, jak ktoś sobie patrzy z boku, a tam sobie gość stoi w krzakach jakimś dziwnym urządzonkiem. Tak czaruje. Ciekawe, co sobie wtedy myśli. Dobra, ale wracamy do tematu i pogadajmy teraz o moich wrażeniach. Powiem Tobie, że najlepszą chyba zaletą tego urządzenia w stosunku do takich tradycyjnych kamer sportowych jest to, że nie martwisz się w ogóle tym kadrowaniem, w którą stronę celujesz. No dzieje się tak, bo nagrywamy wszystko wokół i możemy sobie później w postprodukcji wybrać, w którą de facto stronę spogląda nasza kamera. I wyobraźcie sobie, że jedziecie z GoPro na przykład i chcecie nagrać jakiegoś kolegę, który jedzie na snowboardzie. No i ciągle jadąc za nim, musicie się martwić, czy dobrze w tego gościa celujecie. A w sytuacji, kiedy mamy taką kamerę 360, to po prostu wystawiamy ją na kijku i dzieje się magia. Potem w, możemy sobie dowolnie wybrać, w którą stronę ma w postprodukcji ta kamera patrzeć yy, i to jest mega fajne. Trochę odmienia to Doświadczenie kamer sportowych. Nagrywanie wszystkiego ma jednak też minus, bo albo sobie ściągacie jakąś aplikację do odtwarzania zdjęć 360 i wideo 360, albo każdy materiał przepuszczacie przez specjalną aplikację. Najczęściej producent dorzuca jakąś apkę na telefon, czy aplikację na komputer. Ale dalej, jeśli chcecie to na przykład wrzucić na Instagrama, no to musicie wejść, zadecydować chociażby w którą stronę zdjęcie patrzy. No, i to wyeksportować i dopiero wrzucić. Więc jeśli widzieliście te materiały, które montowałem, no to tak przez taką aplikację Insta360 Studio musiałem je tam wrzucić, poustawiać parametry, jak, takie jak kierunek, i to mówię o parametrach dla całego filmu, czyli powiedzmy w drugiej sekundzie patrzy tam, a w piątej już patrzy w inną stronę, i to wyrenderować. No i później dopiero tu wyeksportowane materiały mogłem. Używać do mojego normalnego montażu w Adobe Premiere. I to jest trochę uciążliwe. No bo wiesz, nagrałeś wszystko, ale musisz zdecydować, co tak naprawdę chcesz pokazać przy eksporcie finalnego materiału i, nie wiem, publikacji na jakimś Instagramie. Są oczywiście automatyczne tryby, bo możemy zaznaczyć jakiś obiekt i będzie on śledzony, lub są też inteligentne tryby, które będą nam wybierały inteligentne kadry. No ale dalej to jest dodatkowy krok, który trzeba dla każdego materiału zrobić i może to być po prostu czasochłonne. Co prawda znalazłem taką wtyczkę do Adobe Premiere, która niby pozwala obrabiać te filmy 360, ale mój komputer zaczął tak zamulać, że odpuściłem i wszystko przepuszczałem przez tą aplikację dostarczoną przez producenta. Nie wiem dlaczego tak było, ale no, nie wyobrażałem sobie, obrabiać tego przy użyciu tej wtyczki, bo podgląd w ogóle. No nie działał, zacinał się. Trzeba było na, na czuja bardzo montować ten, ten klip. Niektóre filmy przepuszczałem dwa razy przez ten program, bo wyobraźcie sobie, że jedziemy na nartach i nagrywamy jednocześnie to co widzi narciarz, czyli w przód i jednocześnie możemy nagrywać też narciarza, który trzyma tą kamerę i to jest fajne, bo może mamy dwa różnorodne ujęcia. Tak naprawdę z jednego nagrywania. No w ogóle ta dowolność wybierania kadrów daje nam bardzo fajne możliwości. A niektórych takich efektów nie uzyskacie inną kamerą. Bo weźmy na przykład taki efekt jak z teledysku Dawida Podsiadło. No jest on charakterystyczny właśnie dla tego typu kamer. Albo na przykład właśnie z dziwne takie... Załamanie perspektywy. Mi się to trochę kojarzy z incepcją. Przejdźmy do kolejnego udanego elementu, czyli niewidzialnego selfie sticka. Bo gdy taką kamerę umieścimy na selfie sticku, to przez to, że jest on na pograniczu dwóch obiektywów, staje się on niewidzialny. I nie trzeba mieć tu żadnych specjalnych kijków. Ja na przykład nie miałem, więc wziąłem statyw, rozkręciłem go i taki oto kijek sprawdzał się bardzo dobrze. Bo jeszcze nie dość, że. Był dość stabilny, to jeszcze mogłem go wysunąć na dość długą odległość. No i dzięki temu niewidzialnemu kijkowi możemy nagrywać fajne ujęcia. Trzymamy tak sobie ten selfie stick i wygląda jakby kamera nas śledziła, albo, nie wiem, trzymamy go u góry i wygląda trochę jakby dron nas śledził. Jak mocniej człowiek się przyjrzy, to, ja, to widać, że ja coś trzymam w ręce, szczególnie jakbym pewnie szedł latem, miałbym tak zaciśniętą pięść, no to by zwracało to uwagę, w rękawiczkach jest to mniej widoczne. No i ta opcja pozwala nagrywać ciekawe ujęcia, bo nagrywamy na przykład siebie jadąc na tym snowboardzie czy nartach i to wygląda, jakby ktoś nas filmował, bo ten kijek się nie rzuca w oczy, on jest niewidoczny. Albo wyciągamy przez samochód kijek i mamy ujęcie samochodu, po prostu jadącego z boku, tak jakbyśmy, nie wiem, równolegle lecieli dronem. Ale jeśli jesteśmy już przy pograniczu dwóch kamer, to czasami widać to miejsce, gdzie te kamery się schodzą. Można to oczywiście kalibrować i parametrami dostosowywać, tak że to jest prawie niewidoczne. Ale przy jakiś takich dziwnych, brzegowych y, sytuacjach, na przykład, że jedna kamera patrzy centralnie w słońce, a druga jest taka bardziej w cieniu, no to już ten, to miejsce przecięcia jest tak widoczne. Wyobrażam sobie, że z kolejnymi wersjami y, to ten szef jest coraz bardziej do, dopracowywany i pewnie jest niewidoczny już w tej nowszej wersji. No, ale warto wiedzieć, że, że takie coś występuje, i może ktoś zwrócić na to uwagę. No i ogólnie solidnie też działa stabilizacja obrazu, bo mimo, że na przykład na dwumetrowym kijku trzymałem tę kamerę, to nie było to jakieś zachwiane, nie gibało się, więc stabilizacja na plus. No i w zestawie była też taka specjalna linka do trybu bullet time, czyli przyczepiało się linkę do kamery i kręciło tą linką. I kamerą nad głową, i powiem Wam szczerze, że tak głupio to się nie czuję, nawet jak idę z kamerą vlogując wśród ludzi. Szczerze, że na dłuższą metę wątpię, żebym tego w ogóle używał, ale warto wiedzieć, że coś takiego w ogóle jest. Tyle moich przemyśleń. Czy chciałbym mieć taką kamerę? Myślę, że tak, bo przy samotnym uprawianiu sportów mógłbym po prostu sobie trzymać kijek i miałbym ciekawe ujęcia i to po dwa, po kilka ujęć na jeden zjazd. No bo bym później sobie w postprodukcji mógł decydować w którą stronę, który kadr chcę tak jakby wybrać i to jest fajne. Czy używałbym jej regularnie? To trochę ciężko powiedzieć, bo z jednej strony ten niewidzialny selfie stick jest bardzo fajny, ale z drugiej strony jak sobie myślę, że musiałbym nosić kolejny sprzęt i tak naprawdę później to jeszcze dodatkowo obrabiać, bo mamy ten kolejny krok, czyli przepuszczenie przez jakiś program, no to nie wiem, czy mi się chciało, ale mógłbym ją mieć. Tak na wszelki wypadek. W sumie to nie wiem, czy miał być ten film. Nie jest to recenzja, bo jest to stary model i już nikt tego pewnie nie kupuje. Bardziej mi to nazwał takim testem, ale nie tego konkretnego modelu, tylko bardziej Kamer 360. Zależało mi, żeby się taką kamerą pobawić, żeby pokazać wam też, czym w ogóle są te kamery sferyczne. Bo Jestem przekonany, że wielu z Was no, nie ma pojęcia o takim czymś jak na przykład niewidzialny selfie stick i ogólnie o tym jak te kamery 360 działają, więc liczę, że komuś się ta wiedza przyda. Może ktoś stwierdzi, że to jest rozwiązanie dla niego i pomyśli, poszuka jaką kamerę sobie fajnie można kupić. W ogóle są takie hybrydy, które mają zmieniany obiektyw, to znaczy możecie momentami jest to kamera normalna sportowa typu GoPro, z obiektywem skierowanym w jedną stronę, ale jak sobie zmienicie moduł, to robicie z, tego, z tej kamery kamerę 360. Także rynek ma bardzo ciekawe rozwiązania. Jeśli komuś te kamery przypadną do gustu, to myślę, że warto się rozejrzeć. Na koniec tradycyjnie strzelam zdjęcie, a jeśli martwisz się, co się stało z sankami, to spokojnie. Naprawiłem je. Widzimy się przy następnym filmie. Mam nadzieję. Cześć.